Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu Opolskie o poranku. Dziś 10 dzień kwietnia, zapraszają Kacper Śnigurski oraz Iwona Tokarska. 10 kwietnia to dzień bardzo ważny w historii polskiego narodu, ponieważ 7 lat temu samolot Su-154 niestety rozbił się pod Smoleńskiem, a na jego pokładzie znajdował się prezydent Lech Kaczyński, a także jego małżonka oraz pozostałe 94 osoby, którym dzisiaj warto oddać cześć i warto o nich pamiętać. I tutaj bez jakichś takich politycznych do tego podejść, po prostu pamiętajmy, bez względu na to, w którą partię wierzymy, którą partię lubimy, po prostu miejmy to na uwadze, że to no, było tragiczne wydarzenie. Natomiast w naszym programie dzisiaj porozmawiamy również o innej kwestii z księdzem Jerzym Kostorzem, ponieważ poruszymy tutaj temat zbiórki dla dzieci w Aleppo, ponieważ tam również dochodzi do tragicznych wydarzeń codziennie, no i dojdzie do takiej zbiórki, o której opowie potem ksiądz Jerzy Kostorz. Porozmawiamy także o nietypowej pasji 12-latki z Niemodlina. To Kasia Dolak, która szyje przepiękne teatralne lalki. Zresztą są już na naszej kanapie i czekają tylko na naszą rozmówczynię, która przyjechała do nas prosto z Niemodlina razem ze swoimi rodzicami. No a poza tym będzie z nami cały czas zespół, który gra taki bardzo przyjemny dla ucha pop-rock, a nawet za chwilę będziemy mieli okazję ich usłyszeć. A co jeszcze w programie? A ponadto będzie z nami Jakub Trzaska i podsumujemy ten sport. Sportowy weekend, a faktycznie działo się na naszych arenach sportowych. No to jeszcze zerknijmy, jak to dzisiaj będzie wyglądało z pogodą, bo z tego, ma co być wiem... pięknie i słonecznie. Pięknie i słonecznie będzie, ale chociaż... jakiś deszcz się tak, pojawi. Tak, deszcz ja sprawdzałem, on ma się pojawić około godziny 20, około godziny 19, no a tak poza tym to ma być plus 19, plus 20, nawet słyszałem, że plus 21 stopni. A ja plus 22 wczoraj widziałam w kurierze, znaczy po kurierze w pogodzie. Że nie, dzisiaj sprawdzałem plus 20, a mniejsza z tym, no grunt, że będzie niezwykle ciepło, no i z tego powodu się cieszymy. 1016 hektopaskali, takie będzie ciśnienie, a wiatr będzie wiał z Czech w sumie. Tam Czechy, południowe Niemcy. I tak to będzie wyglądało. No a teraz już zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na występ. Na występ zespołu Centrala 57. Tyle marzeń. Zjawiłaś się tak nagle, los łączył uczuć żagle naszych. Pensjonat z dzikich plaży fundował porcję marzeń dla nas gratis, zachłannie w środku nocy patrzyłem w twoje oczy stale. Tyle marzeń, ile nas, póki życia czas. Tyle marzeń, ile nas, póki życia tli się czas. Poranna majurosa, ty biegłaś po niej bosa do mnie. Szum morza puste molo, dla ciebie życia solo. Grałem koncert, pamiętam wszystkie chwile, choć dziś już tylko tyle. Tyle marzeń, ile nas, póki życia tli się czas. Tyle marzeń, ile nas, póki życia tli się czas. Spotkałem ją po latach, na samym końcu świata. Nocą szukałem mocnych wrażeń, by uciec znów od zdarzeń dawnych z tobą, zbudzonych gdzieś o świcie, analizując życie. Tyle marzeń, ile nas, póki życia tli się czas. Tyle marzeń, ciągnij się czas. Tyle marzeń, ile nas,
To była Centrala 57, a ja mam Johnny'ego Deppa. A nieprawda, to Kapelusznik, a ja to powiedziałam ja. Pippi Landström, dzień dobry, witamy Państwa ponownie. A to takie dla dzieci teraz powitanie jest. No to zdecydowanie. A mój Johnny Depp to jest prawdziwym Johnny Deppem, prawda? Witamy bardzo serdecznie twórczynię tych lalek, czyli Kasię Dolak. I do tego jeszcze pani Małgorzata Dolak, czyli mama Kasiej, i Rafał Dolak, czyli tato Kasi. Niezwykle dumni ze swojej córki, z tego co widzę. Bardzo. No dobrze, no to powiedzmy, ta lalka tak naprawdę ma większe znaczenie, bo więcej radości sprawiła twórczyni naszej, czyli Kasi. Kasiu, powiedz dlaczego. Zdecydowanie, ponieważ ta lalka jest z konkursu w Zielonej Górze, w Zielonogórskim Ośrodku Kultury na szczycie lalek teatralnych. W sumie nie do końca na szczycie, ale na stworzenie. Ja postanowiłam ją uszyć. I rzeczywiście to jest kapelusznik z edycji W Krainie Czarów. Ale tak wszystko szyłaś od samego początku do końca? Tak, dlatego myślę, że one są tak, tak wyjątkowe i tak, tak niepowtarzalne. Po prostu masz 12 lat, a od kiedy w ogóle się tym zajmujesz, że no to po prostu, to proszę zobaczyć, drodzy państwo, to jest w ogóle wszystko tak precyzyjnie zrobione, no, że aż trudno w to uwierzyć, że 12-latka to zrobiła. Zajmuję się tym od teraz trzeci rok, będzie jak szyję. W pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu w Zielonej Górze stworzyłam pana profesora, tylko że on jest już stary i no i jest ukresu sił, dlatego teraz go dzisiaj z nami nie ma. Aczkolwiek mam kapelusznika, który też jest dla mnie bardzo ważny. To jest jego wyjściowe ubranie szyte przeze mnie i przez panią Basię Jeleni z butiku u nas w Niemodlinie. No i rzeczywiście te lalki mają dla mnie bardzo duże znaczenie. Pani Małgorzato, no jak pani zareagowała, kiedy córka stworzyła pierwszą właśnie lalkę? Jak to wyglądało, ten początki kariery córki? Ten początek to w zasadzie to była inspiracja Michała Graczyka z Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Wynalazł konkurs w Zielonej Górze i mówi tak: Kaśka, spróbuj. Robisz dużo rzeczy, rysujesz, graficznie się rozwijasz, sitodruk to też jest twoja pasja. Spróbuj zrobić lalkę. No i od tego się zaczęło. Ja jestem całkowitym przeciwieństwem Kasi, jeżeli chodzi o szycie. Bo ja w ogóle nie szyję, ja manualnych zdolności nie mam kompletnie żadnych. Tato się uśmiecha, czyli pewnie świetnie szyje. Tata złota raczka. Nie szyję, tylko raczej moim zadaniem było naprawianie większości rzeczy, między innymi maszyn do szycia. Żeby naprawić maszynę do szycia, musiałem wiedzieć, jak ona działa. Żeby wiedzieć, jak ona działa, musiałem też i troszkę szyć, więc pierwsze rzeczy pokazywałem Kasi. No teraz to ona nie może uczyć szycia, wiadomo. No, moim zadaniem jest nadal tylko i wyłącznie naprawa tych maszyn. Na szczęście została zrobiona dobrze, więc tylko od czasu smarowanie. Kasia, to ty ile tych lalek już stworzyłaś w sumie w swoim życiu? Od kilku miesięcy jest taki intensywniejszy okres, kiedy szyję tych lalek naprawdę dużo. To jest chyba 5 czy 6 sztuk, z czego dwie z konkursu i trzecia właśnie teraz w kwietniu poleciała praktycznie do Zielonej Góry. Czy ja, Pippi Landström, mam szansę pokazać się na deskach na przykład opolskiego teatru lalki i aktora? Myślę, że tak. Jeżeli nie załamała. Taka szansa. Yes, słuchaj, to idealne chyba czasy na to, żeby właśnie tworzyć tego typu lalki, że to nie są lalki z linii produkcyjnej, tylko po prostu jest wielka moda teraz na to, żeby coś było ręcznie wykonane. Tak. Zauważysz to? Na rękodzieło. Właśnie ta moda powraca i myślę, że jest dużo osób, które to zauważa, ale niewiele osób szyje lalki teatralne. Ja się, powiem szczerze, jeszcze nie spotkałam. Spotkałam się z jedną panią, która szyje lalki, ale jest naprawdę takich niewiele w Polsce. A co daje ten tytuł właśnie tej najlepszej lalki w Polsce, który no, udało ci się zdobyć? Taką dumę, bo myślę, że tutaj Polska jest na tyle duża, że może być tutaj naprawdę dużo osób, które świetnie to robią, świetnie szyją, a okazałam się najlepsza ja. I powiem szczerze, ja jestem dalej w szoku i dalej w to. Powiedzmy jeszcze, co na naszym tutaj porankowym stoliku się znajduje, dlatego że no oprócz tego, że my z Kasprem trzymamy przepiękne lalki w naszych dłoniach, to jeszcze tutaj mamy i w koszyczku coś i mamy takie piękne podkładki. Już chcieliśmy z Kasprem sobie kawę postawić w zasadzie na tych podkładkach i już mamy taki cichy plan, żebyście nam zostawili po jednej podkładce na poranek. Po prostu może pokażę państwu, czy to też twoja ręczna praca? Tak, te tkaniny, które tutaj widać, to jest, są zadrukowane w metodą sitodruków w Domu Kultury w Niemodlinie.
Pracownia Grafianie działa od 1,5 roku i to jest mój wzór i drukujemy sobie na tkaninach głównie. Ale naszemu operatorowi Wojtkowi znowu najbardziej się spodobał ten kurczak, muszę go pokazać. Atakował mnie tym kurczakiem. Kurczak to jest też jedna z pierwszych takich rzeczy, które szyłam. Ona jest sprzed 2 lat. A jak twoje koleżanki właśnie zareagowały na to, że szyjesz lalki? Powiem szczerze, że nie spotkałam jeszcze się z negatywnymi opiniami. Bardziej takie, że wow, coś innego, coś takiego, no czegoś takiego jeszcze nikt nie robi. Tak. A czy co zamawiałem już na przykład u ciebie, ja bym chciała taki piękny notes oprawiony? Tak. Często te notesy, te takie rzeczy, które można spożytkować, lądują u moich koleżanek. Na przykład szłam ostatnio dziewczyną babeczki, takie duże maskotki. I im się to podoba. Czy na przykład jest tak w rodzinie, że jeśli przychodzą w święto Wielkiej Nocy, no to ty zostajesz zapędzana do tych prac tak zwanych zdobieniowych i szykowania różnorakich, można powiedzieć, ozdób, to na okna, to na stolik, jak to jest? Może nie tyle, że ozdób, co prezentów. Prezentów w formie ozdób, jakichś króliczków. No tak, wszystkim babciom, ciociom, całej rodzinie i dalszej, i bliższej, to rzeczywiście wszystko wędruje do moich najbliższych. A odpędzać i zapędzać, to trzeba ją do spania raczej. No właśnie, jak to wygląda teraz w domu? Czy faktycznie ciężko zmotywować do tego, żeby się uczyła, żeby odeszła chociaż na chwilkę od tworzenia tych lalek? To jest Kasi pasja. A jak jest pasja, no to niestety ciężko ją od tego odciągnąć. Więc w tym momencie Kasia jak robi? To robi do późna w nocy. Później jest problem ze wstaniem, szczególnie dzisiaj był wielki problem. Bo tak o nieludzkiej porze wręcz tak wcześnie rano. Ale no, szkoła jak na razie daje sobie radę, ale mam Słuchać nadzieję... Słuchać po tym, jak się wypowiada, że raczej sobie... mam nadzieję, że, no, że ta pasja się w coś przemieni, zamieni. No, Kasia ma ambitne plany. Później późna studia. Na medycynę. Na medycynę. Wow. No to tam lalek takich robić. Ale szycia innego. Ale szycia jest dużo. więc tutaj przygotowanie, może jakąś maszynę do szycia, nie wiem, zszywającą różnego typu rzeczy. No jest. Ale to... jeśli jest ta pasja, to ja myślę, że Kasia jej nie porzuci. Na pewno w najbliższym czasie nie zamierzam. To może jakąś maskotkę dla nas stworzysz, co? Nie ma dla programu Opolskiego Poranku rzucam wyzwanie takie. Nie, nie ma problemu, mogę przyjąć to wyzwanie. Ale świetne jesteś, zabrałaś podkładki, jeszcze sobie zamówiłaś lalkę. Taki mini Kacper i mini Iwona, zobacz jakie to by było sympatyczne. Takie dwie lalki, nie? Pewnie. No to w takim razie czekamy, Kasiu, z niecierpliwością na to, żebyś nam coś takiego ładnego stworzyła. Na pewno Państwu w poranku pokażemy, a tymczasem bardzo pięknie. Nawet za gości na stałe. Za gości na stałe. Nie, my bardzo lubimy przyjmować gości na naszej kanapie, dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania się jeszcze do nas. Można to robić mailowo i telefonicznie. opolskieoporanku@tvp.pl, telefon 605-605-292. A tymczasem Pippi Langström informuje, że Alicja Holik już pływała po Odrze. No to Alu, proszę. Stale kursujące statki po Odrze. Taki widok ma być niedługo codziennością. Tymczasem znajdujemy się na dość znanym Opolanom statku i podziwiamy dzisiaj miasto właśnie, można powiedzieć, z takiego nietypowego miejsca, właśnie bo ten statek przycumował do Opola z daleka. Tak, statek przypłynął do Opola kilka lat temu z Holandii i musiało to potrwać 2 tygodnie, żeby się tu zjawić w Opolu. Ten statek, można powiedzieć, jest też już zabytkowy, prawda? Ponieważ kadłub pochodzi z początku XX wieku. No, będziemy mieli piękną rocznicę w tym roku, bo 100 lat minie, jak był zbudowany kadłub. Ale kadłub w statku pasażerskim, wiadomo, jest ważny dla bezpieczeństwa, ale nie jest jakby zbytnio widoczny. Kadłub to jest ta część, która nas unosi na wodzie i mimo tego leciwego wieku jest w doskonałej kondycji, ponieważ jest zrobiona z takiej blachy, która się po prostu wody rdzy nie boi i na tak starym kadłubie w 1991 roku Holendrzy zbudowali tą jednostkę pasażerską. Czy poszukują Państwo kolejnego kapitana, bo nie ukrywam, że zawsze chciałam spróbować posterować chociaż takim statkiem?
No dzisiaj będą same próby, bo mamy i kapitana męskiego, który w tym momencie prowadzi. Jest to kapitan, który ma trochę czasu wolnego i chce od czasu do czasu też zastąpić mnie tutaj za sterem. No i może ktoś popróbować pod okiem kapitana również i może się tak zdarzy. Drodzy Państwo, w kolejnym wejściu postaram się być takim kapitanem. No do Jacka Sparrowa czy do Pana mi zdecydowanie daleko, ale może jakieś pierwsze kroki już będę stawiać. Ala nie była dzisiaj przebrana za Dartha Vadera, a to jest już zaskakujące. Pierwsza. Ale ja myślę, że za chwilę założę tą kapitańską czapkę. Też tak zgaduję. A tymczasem, drodzy Państwo, mamy mnóstwo pozdrowień na Facebooku. Bardzo się cieszymy z tego tytułu. Dariusz mówi, że super, brawo Centrala 57. Kazimierz, kapela super. Grzegorz, muzyka dająca energię na cały dzień, poniedziałkowy dzień dobry. Dariusz, super, chcę jeszcze. Jarosław, witam rzadko w TV, a tu niespodzianka. Pozdrawiamy ekipę. A Boro gdzie? I Robert Boroborowski przy telefonie. Tak jest właśnie. Oraz pan Marek Szczyrbak, przepraszam bardzo. Oglądam. Wszystkich państwa serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dobrze, słuchajcie, dziękujemy bardzo dobrze. Za taką liczną publiczność z samego rana. No i dziękujemy oczywiście za obecność. Zapraszamy jutro już o tej samej porze, czyli 7:00 będzie Mariusz z Anią, także pozdrawiamy. A tymczasem zachęcamy do przejścia przed telewizory lub włączenia aplikacji TVP Stream. www.tvpstream.pl i tam proszę kliknąć TVP Opole, bo na naszej kanapie już właśnie zespół, o którym tak państwo gorąco dyskutowali. Centrala 57. Paweł Tur, wokalista i gitarzysta. Wojciech Sitnik. Sitnik, zawsze jest tym problem, tak? Perkusista. Rafał Krzywosz, basista oraz Wojciech Nowak, czyli menadżer, autor tekstów. 15 lat z Lady Punk. No to też dobry wynik. Udało się wytrwać. Udało się wytrwać. A teraz musi z nami wytrwać, to nie ma lekko. Myślę, że nie ułatwiamy mu zadania. Nie ułatwiamy mu zadania. Ale jest dobrze. Tak, jest dobrze. Dużo się dzieje. Odpowiem szybko na pytanie. Gdzie Robert? Słuchajcie, Robert jest z nami, wiem, że jest duchem, jest na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie Roberta, naszego basistę. W tym roku do składu doszedł również Rafał Krzywosz. Dużo się dzieje, słuchajcie, u nas. Gramy około 100 koncertów rocznie. Robert ma też dużą rodzinę, więc chciał się bardziej skupić na swoim życiu rodzinnym, więc doszliśmy do takiego wniosku, że dobrze będzie kogoś nowego wprowadzić. No i stwierdziliśmy, że znalazł się taki młody człowiek, Rafałek, który się mocno tutaj stresuje, słuchajcie, tyle kamer. Nieprawda. Ja muszę przyznać, że cały czas tutaj gra muzyka, bo na pewno państwo słyszą takie delikatne dzyń dzyń, no to są właśnie nieśmiertelniki. Żeby nie było. Tak, zawsze się przydadzą. Zwłaszcza jak zagramy jakiś fajny koncert i podejdzie jakaś fajna... koledzy przyjdą... Widownia. Tak, widownia chcą się bliżej poznać, mogą zobaczyć. Co gracie? To jest taki pop-rock, można powiedzieć, tak? Chyba tak, myślę, że to jest taki pop-rock nowoczesny, głównie zabawowy. Chodzi o to, żeby się ludzie fajnie bawili przy nas. Słuchajcie, no chodzi o to, żeby się publika pięknie czuła na koncertach, czyli jeśli przychodzą na nasz koncert ludzie, wydają na to pieniądze, to ja chcę, żeby oni wyszli szczęśliwi z powrotem do domu i potem powtarzali, ty było tak mega, że trzeba przyjść kolejny raz. Nawet tutaj na bluzie masz takie nadrukowane, się bawimy się. Się bawimy się, dokładnie. Takie nasze hasło mocno koncertowe, które się sprawdza. A na naszym stoliku płyta The Best Of od 2010 do 2016. Dobrze? Tak. Dokładnie tak. To są utwory, które wybraliśmy z ostatnich 6 lat. Myślimy, że akurat najlepsze z tego okresu czasu, od 2010 do 2016 roku włącznie. Kilkanaście utworów. No, myślę, że bardzo dobrze się przyjmują na koncertach. Kilka jest utworów zarejestrowanych w zupełnie nowych aranżacjach. Czyli są to starsze utwory, ale w nowych brzmieniach są też oczywiście utwory nowe. Myślę, że płyta bardzo dobrze przyjmuje się na koncertach i zachęcamy do... A jak napisać tekst właśnie, żeby on się sprawdził, żeby on, to się mówi, żarł? No, to jest dość trudne w przypadku. Wojtek, powiedz, że musi być o miłości. Wszyscy to mówią. A nie, nie, to jest oczywiste. Temat podstawowy to miłość. Jak się napisze 100 tekstów, z tego 10 się wybierze i Paweł zaakceptuje jeden, to akurat to jest to właśnie to, co... Że krytycznie, tak, że musi siąść. No nie, tak. Jest trudno, ale myślę, że... U nas wychodzi to dosyć łatwo. My jesteśmy pozytywnymi ludźmi i mocno twórczymi, więc jak się spotykamy przy dobrej Coca-Coli, to zawsze powstaną jakieś fajne teksty.
No dobrze, a muzycy, jak się na to zapatrują, bo to zawsze jest tak, że ten tekst, no może i fajny, ale jaka muzyka do tego powstanie, żeby był hit? To może kompozytor? Powiem wam tak, że jest coś takiego, przynajmniej ja mam takie tworzenie, że ta muzyka, czasami jeśli muszę coś zrobić, to się męczę, a czasem jest taki strzał, że po prostu biorę gitarę, dostaję tekst od Wojtka i od razu jest piosenka. Nie wiem, skąd to się bierze, po prostu masz to w sobie i to w pewnym momencie po prostu wychodzi. A jeśli jest dobry tekst, to muzyka sama się pisze pod ten tekst. Jeśli jest fajny zaśpiew, który się udaje uzyskać przy okazji, no to w ogóle idealnie. Czyli zagrasz sobie trzy razy i okazuje się, że idziesz przez miasto i już ci siedzi w głowie, sobie nucisz, to znaczy, o, może być hit, może się ludziom spodobać. No i mam nadzieję, że wszystkim naszym fanom nasze piosenki się podobają. Słuchajcie, kapela ma już 10 lat. W tym roku obchodzimy też 10-lecie istnienia. Będzie duży koncert we Wrocławiu w klubie Stara Piwnica 7 października, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Na pewno informacje o tym wydarzeniu będą na naszym Facebooku, na naszych stronach internetowych, więc... Nasza kierowniczka jest niepocieszona, ona chce koncert w Opolu jeszcze. W Opolu? Słuchajcie, myślę, że da się to zrobić. Graliśmy tu fajny koncert, słuchajcie, kiedyś w Filharmonii Opolskiej, tak, dobrze mówię? Świetnie to wspominamy, było świetnie. No ja niekoniecznie, jako mój debiut akurat. Tak, słuchajcie, to był debiut. Przyznajomości właśnie, 5 ale... numerów. Właśnie, Wojtek, powiedz, bo widzowie mogą cię kojarzyć, bo ty w wielu zespołach występujesz. I czym się gra, różni granie w jednym zespole od drugiego? Bo tutaj zmieniasz też gatunki. Tutaj tak, jest bardziej rockowo, tu poprockowo. Ja sobie to chwalę akurat, bo też nie zamykam się w jednym klimacie muzycznym. Zawsze jest to jakieś szersze wizje. Ale no, jedyny problem to jest oczywiście powiązać to wszystko z datami koncertowymi, no, ale... Bez tego dosyć dużo. Znaczy, ale Wojtuś, jakoś się to udaje. Wojtuś na pewno się dobrze utożsamia z zespołem, bo nawet ma, słuchajcie, tu... Zrób tam ładną reklamę, pokaż tak? Wojtuś wszystkim, jaki ma tam ładny znaczek Centrali 57 i swój podpis, słuchajcie. A powiedzcie, skąd w ogóle się wzięła nazwa, bo mnie to zastanawia. Centrala 57. Wszyscy o to pytają. To ale... też autor tekstu? Nie, to akurat wymyślił Paweł. Tak, wiecie, kapela powstała 10 lat temu, wtedy był zupełnie też inny skład. Ewoluowaliśmy, bo zespół wychodził z bluesa mocno. Wszyscy pochodziliśmy wtedy z Kotliny Kłodzkiej i każdy mieszkał w innym zakątku, a spotykaliśmy się w takim centralnym miejscu, jakim było Kłodzko. No i stąd nazwa Centrala, a 57 to był po prostu kod taki pocztowy, 57500 na Kłodzko i to 57 zostało i tak do nas przylgnęło. To jest taka oficjalna nasza wersja. To Rafał, jeszcze ostatnio, bo ty nic nie mówiłeś, to nie wiem, to zapytam cię, jak chciałam o tą muzykę go zapytać. Czy tam... Świetnie, jest naprawdę super. Super atmosfera, jest wesoło. Także... Powiedz, Rafał, podoba ci się z nami, nie boisz się? No tak, może trochę się boję, ale się podoba. Jest naprawdę super. No usłyszymy cię na basie jeszcze na koniec naszego programu, to tyle możemy dodać na pewno. Usłyszymy utwór Mamy Siebie, co to jeszcze za kompozycja, dodajmy. Słuchajcie, utwór bardzo pozytywny, nagraliśmy do niej niedawno teledysk, bardzo zachęcamy, żeby odwiedzić nasz kanał na YouTubie. Można obejrzeć ten teledysk. Fajny obrazek klimatyczny, osadzony w klimacie lat 90., więc jeśli chcecie zobaczyć, jak kiedyś wyglądało życie z walkmanami albo takimi śmiesznymi gameboyami, to... Przyczepka niewiadów, oczywiście. I tak, przyczepka niewiadów, bo Wojtek oprócz tego, że jest świetnym perkusistą, jest również kolekcjonerem przyczep niewiadów i różnych kwiacików i naszej motoryzacji polskiej. No to zachęcamy do tego, żeby zobaczyć właśnie ten zespół, no i zachęcamy do tego, żeby na koniec naszego dzisiejszego programu też ich posłuchać. A tymczasem... Alicja Holik. Zobaczymy, czy miałeś rację. Kapitan. Czy kapitan statku. Ma? Ala, masz czapkę? Czapkę kapitana już mam, umiejętności jeszcze nie, aczkolwiek myślę, że zaraz jakieś tajniki i chociaż podstawy poznam. Przede wszystkim, co powinnam wiedzieć pierwszy raz sterując takim statkiem? No myślę, często osoby pytają, czy statkiem się tak kieruje jak samochodem, czyli żeby w prawo to w prawo, w lewo to w lewo. No to już jest chyba podstawa całkowita i potwierdzam, że tak się robi. Z tym, czyli tylko kierunki trzeba rozróżniać na początek. No tak, ale przynajmniej jak się chce w tamtą, to w tą się kręci i tak samo. No tyle na razie. Tyle. Wobec tego pierwsza część. Tutaj pan już wcześniej zdradził, że mogę wydać sygnał, tak? Tak. Czyli ja teraz ostrzegam Opole, że nadpływam. Uwaga. Dobrze.
teraz myślę, że złapię za ster. Most przed nami, ale myślę, że postaram się nie wpłynąć w te kolumny mostu. To może zamieńmy się miejscami, pani kapitanie. Ja sobie stanę tutaj. Zapraszam. Dobrze, ale ja to robię, drodzy państwo, po raz pierwszy, także mam nadzieję, że się gdzieś nie rozbijemy. I tak, co powinnam robić? Czy tak, tak bardziej? Czy bardziej w prawo, bardziej w lewo? Jak pan uważa? Właśnie wcześniej powiedziałem, na razie trzymamy prosto, bo statek pięknie trzyma kurs. Chciałem powiedzieć, że skręcenie nie powoduje od razu pojawienia się manewrowości statku. Trzeba chwileczkę poczekać. Jak skręcimy kołem, trzeba chwileczkę poczekać, żeby statek zareagował. Tutaj widzę, jest też lornetka. Czy możemy podglądać osoby, które są na brzegu? To nie do końca ta lornetka jest. Po prostu nieraz płyniemy z daleka, widzimy jakąś jednostkę i nie wiemy, kto to jest, jeżeli nie ma radia. No to wtedy musimy zobaczyć. Ja właśnie nieraz używam jej oczywiście w ten sposób. I wiemy, kto tam płynie i odpowiednio do tego zachowujemy się na wodzie. Ten telefon, rozumiem, służy do komunikacji z górnym pokładem, tak? Który telefon? Ale jest kilka właśnie. Jest kilka. Ten... Nie, z drugim pokładem to jest ten, z tyłu pokładem to jest ten telefon, a to już jest radiotelefon. Z tym rozmawiamy ze śluzą, z drugim statkiem. Wobec tego zaraz może połączymy się z jakimś innym statkiem, a tymczasem ostatni raz wydam ten sygnał. Bardzo mi się to spodobało, chyba najbardziej. Uwaga. I ahoj, przygodo. Ahoj, przygodo. Dziękujemy, Alicja, za twoją relację. Było dwie ręce na kierownicy. Bardzo byśmy chcieli w ogóle poranek poprowadzić z takiego statku. To by było wyjątkowe wydanie. To do kierownictwa był teraz ten. Myślę, że Sabina, nasza kierowniczko kochana, na pewno by ci się podobało. Tymczasem. A tymczasem mamy jeszcze pozdrowienia. A. Pozwól mi przeczytać. No pani Marlena, pozdrawiamy z Czernkowa, a także pan Kamil Ekstra. Serdecznie pozdrawiamy. Ekstra to nie nazwisko. Jakub Trzaska tymczasem już na naszej kanapie. Witamy cię bardzo serdecznie. No Kuba, działo się w sporcie. To może tak od piątku lecimy, czy od niedzieli? Jeśli od piątku, to od Raopole i no historyczne dobra, zwycięstwo wyjazdowe. 6-0 z Rowem Rybnik i fantastyczny powrót Waldemara Gancarczyka do składu po kontuzji. 3 bramki, klasyczny hat-trick w pierwszej połowie. Świetna gra Odry. 3 tygodnie bodajże, jeżeli ja dobrze pamiętam, to 3 tygodnie Waldemar Gancarczyk poza składem. Świetny powrót. Już w piątej minucie pierwsza bramka, więc fantastyczny mecz i to był taki mecz na przełamanie dla Odry po porażce w Wejherowie, po remisie u siebie z Legionowią. Ważny mecz i zwycięstwo bardzo wysokie. No i kolejny krok do pierwszej ligi i miejmy nadzieję, że ten awans w tym sezonie będzie. No a mogą się o polskie drużyny wymienić, bo MKS Kluczbork przegrał. No właśnie, a propos MKS-u jest dziwna rzecz, bo oni przegrali 0-4 z Zagłębiem Sosnowiec, ale strata do tego bezpiecznego miejsca jest coraz mniejsza. Jest 10 punktów teraz. Tak, 10 punktów, ale to utrzymanie będzie ciężko. Już sami chyba zawodnicy mówią, że będzie ciężko, chociaż walka będzie do samego końca i Kluczbork nie z takich sytuacji wychodził. Rok temu też był w trudnej sytuacji i to myślę w tym samym okresie czasu trwania sezonu udało się uzyskać awans. No też pamiętajmy, że Dolkan Ząbki wycofał się w tamtym sezonie z rozgrywek i 3 punkty w ostatniej kolejce MKS dostał za walkover właśnie z Dolkan. Więc tutaj na pewno tych 3 punktów będzie ciężko. Te 3 punkty odejdą w tym sezonie, bo wszystkie drużyny grają do końca. Ale w piłce wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze, to MKS będzie wierzyć w to, że utrzymają się na zapleczu Ekstraklasy. Ale w ubiegłym tygodniu no, udało im się wygrać, tak? I już wszyscy pomyśleli, że może to będzie taki mecz na przełamanie, że może gdzieś tam nabiorą tego wiatru w skrzydła i uda się chociażby zremisować, tak? No tak. I sam uważałem, nawet z Łukaszem Ganowiczem wczoraj rozmawiałem, który gościł u nas w studiu w programie, że ten impuls, wszyscy myśleli, że będzie impuls, będą kolejne zwycięstwa i tak dalej, ale przyjechało Zagłębie mocno zmotywowane. Też kilka meczów u siebie i meczów wyjazdowych Zagłębiu nie wyszło. Tam dużo remisów, kilka porażek na wiosnę i klub, który miał być na pierwszym miejscu w pierwszej lidze i walczyć o awans, nagle znalazł się na 3., 4.
No i w tym Kluczborku musiał wygrać, żeby jeszcze gdzieś takie duże szanse na awans pozostały. No ale to piłka nożna była już za nami. Wczoraj Lech z Legią przegrał 1-2. No ale teraz już powracając do opolskich zespołów, Zaksa Kędzierzyn-Koźle pięknie 3-0 z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy krok do powtórzenia sukcesu z ubiegłego roku, czyli Mistrzostwa Polski. Miał być trudny mecz i trudny mecz chyba był tylko w pierwszej partii, bo tylko Jastrzębianie na początku meczu postawili się Zaksie. Także Zaksa już jest jedną nogą, ale Gwardia. Ale Stal Nysa mogłaby wziąć przykład z Zaksy, prawda? No mogłaby. No Stal trzy mecze niespodziewanie z KPS-em Siedlce chyba przegrane. Chyba się poddali, prawda? Mogło tak być, mogło tak być. No ta walka o Plus Ligę była bardzo duża i w Nysie były duże nadzieje, że uda się w tym sezonie wrócić do Plus Ligi po wielu latach przerwy. I ten akces złożony i przez Nysę, i przez Warte Zawiercie, wiadomo było, że te dwie drużyny będą najbardziej się liczyły, jeśli chodzi o awans do Plus Ligi. I myślę, że ten przegrany półfinał z Wartą, czyli automatyczne wyższe miejsce Warty po playoffach, spowodował takie rozluźnienie w Stali. Przepraszam, i to trzecie miejsce, walka o to trzecie miejsce już zeszła na dalszy plan. Głowa odgrywa spore Głowa znaczenie. Spore znaczenie ma, tym bardziej w ostatnim meczu Gwardii Opole. Gwardia wygrała Zagłębiem Lubin, no jest w ćwierćfinale, to już chyba można mówić Mistrzostw Polski, MMTS Kwidzyn rywalem. 34-29, chociaż pierwszy początek drugiej połowy nie wskazywał na to, że będzie, takie zwycięstwo. Tak, świetny kolejny mecz Adama Malchera. Zresztą myślę, że w tym meczu z Zagłębiem każdego z osobna można pochwalić zespół jako zespół. Trener Kuptel, fantastyczna robota w tym sezonie i z całym zespołem i na ławce trenerskiej i jeśli chodzi o motywację tego zespołu, bo przed sezonem na pewno nikt w Gwardii nie stawiał, że to będzie ćwierćfinał, że takie mecze będą i że były mecze, kiedy przyjechała Wisła Płock, czy Vive Kielce, że te mecze były wysoko przegrane, ale też to są marki, jeśli chodzi o piłkę ręczną w Polsce. A były też mecze, które trzeba było wygrać w ubiegłym sezonie, w których Gwardia nie wygrywała. W tym sezonie te mecze wygrywała. I no, te mecze 16 wyjazdowe, razy wygrali na 26 meczów, a ten musimy jeszcze skończyć, ale powiedzmy jeszcze o sukcesie naszych ciężarowców. I medale na Mistrzostwach Europy. Świetne występy. Zresztą Budowlanie Opole to też ta marka, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów. I tutaj wszyscy wielcy zawodnicy polscy, którzy zdobywali medale. Bartłomiej Bąk, Krzysztof Zwarycz teraz, Arkadiusz Michalski. Czyli są następcy na szczęście. Są następcy i myślę, że Budowlani jeszcze przez wiele, wiele lat będą tą marką podnoszenia ciężarów i podnoszenie ciężarów będzie w Opolu taką dominację, jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów w Polsce i jak widać przez reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, też w Europie i na świecie. Serdecznie gratulujemy, bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni oczywiście. A tymczasem dziękujemy Ci, Kubo, za rozmowę. A tymczasem, drodzy Państwo, za nami program O Polskie Przeboje. W ubiegłą sobotę mogliśmy oglądać na antenie telewizyjnej Jedynki. No a teraz mamy taką wypowiedź Piotra Iwickiego, z którym miałam przyjemność rozmawiać właśnie o zespole, który co prawda przegrał, ale dostał ogromną szansę od Polskiego Radia. Mi się serce kroiło na dwie różne części. Obydwie artystki znakomite, to w ogóle jedne z najlepszych występów w całym cyklu i pech chciał, że postawił je obok siebie, ale myślę, że to czasami tak trochę jest, że brakuje szczęścia, ale myślę, że trochę też szczęście w tym momencie się pojawiło, dlatego, bo no to jest żadna tajemnicza, tak, że Polskie Radio jest wydawcą płyt, zresztą współpracujemy z innymi rozgłośniami regionalnymi i bardzo się cieszę, bo myślę, że MOA przyjmie zaproszenie do nas i coś się pojawi u nas, na pewno zaczniemy od singla i będziemy patrzeć, co dalej. To tak czasami się dzieje. Mamy artystkę w katalogu, Anetę Najan, która zdobyła trzecią nagrodę na Voice of Polonia w Brukseli i jest dla mnie absolutnie odkryciem. Trzymamy kciuki, żeby dostała dziką kartę Polskiego Radia na debiuty w Opolu i myślę, że to może być w ogóle bardzo dobry festiwal debiutów. Ja, jak słyszę tych, którzy tutaj przyjeżdżają, bez względu na to, czy przechodzą dalej, czy nie, to naprawdę to świetny koncert będzie.
naprawdę będzie wspaniały festiwal i wspaniały koncert debiutów, który już 9 czerwca oczywiście w Opolskim Amfiteatrze. Ja tylko dodam, że ten odcinek wygrała Beata Spychalska. Beatę zobaczymy właśnie w finale miesiąca. A zespół Moa, to ja wiem, że na pewno będzie miał wydany singiel przez Polskie Radio, z czego ogromnie się cieszymy, gratulujemy. Ja to tak ze względu na to, że jestem bardzo blisko tego programu, będę Państwu przybliżała właśnie szczegóły jego dotyczące. A tymczasem na naszej kanapie kolejny gość. Tak, ksiądz Jerzy Kostosz, czyli kapelan opolskich sportowców. No ale teraz zapraszamy księdza jako organizatora koncertu, z którego cały dochód zostanie przekazany na dzieci w Aleppo, które codziennie, no niestety, cierpią. Tam jest mnóstwo również dzieci osieroconych przez tą sytuację, która jest w Aleppo. Witam serdecznie. Trzeba im pomóc. Tak. Zgadza się, że wszyscy chyba wiedzą, jaka jest sytuacja w Aleppo. Wiele osób angażuje się w pomoc. Niemniej jednak chcemy też się do tego przyłączyć i myślę, że w takim fajnym duchu i czasie wielkanocnym, kiedy taki czas dawania trochę siebie komuś jest chyba takim najlepszym wyrazem świętowania Wielkanocy i dlatego pomysł na taki koncert, który zrodził się generalnie w głowie księdza naszego biskupa Andrzeja Czai. Ja jestem tylko jego wykonawcą i dzięki ludziom, których gdzieś tam obok siebie mam, udało się zaprosić na ten koncert Marcina Wyrostka z zespołem i całym i wokalistą. Także myślę, że koncert piękny, energetyczny i taki na czasie, gdy chodzi o pomaganie. Wpisuje się rzeczywiście ten koncert też w to świętowanie 800-lecia naszego miasta i to nie jedyna taka impreza, dlatego przy wsparciu miasta, Wydziału Kultury, ale też sponsorów niezawodnego ECO, jak dla mnie przy organizacji różnych imprez charytatywnych. No mamy możliwość zorganizowania takiego koncertu, z którego rzeczywiście całkowity dochód będzie przeznaczony i to bardzo konkretnie. Mamy siostrę zakonną, siostrę Brygidę, która no pracuje właśnie w Aleppo. I to jej chcemy przekazać te pieniądze, ponieważ prowadzi taki ośrodek dla dzieci, ośrodek wychowawczy i chcielibyśmy, żeby tak bardzo konkretnie właśnie wspomóc te dzieci. Ja myślę, że jeśli ludzie wiedzą, do kogo trafią konkretnie pieniądze, są bardziej hojni. Tak myślę. Ja też, jeżeli komuś pomagam, to nie chcę, żeby to było abstrakcyjne i dobrze mieć takie konkretne odniesienie. Tu bezsprzecznie będziemy się też w ramach koncertu, przynajmniej spróbujemy połączyć z siostrą, żeby parę minut chociaż powiedziała, co robi o całej sytuacji. Jesteśmy z nią w kontakcie. Jakie właśnie ona ma dla Państwa wieści? Iloma ona się obecnie dziećmi opiekuje? Ja nie mam takich konkretnych danych. To jest kuzynka naszego księdza profesora Maniurki. On co jakiś czas WhatsAppem wysyła zdjęcia takie przerażające stamtąd, które od niej dostaje, ale myślę, że do koncertu na bieżąco będziemy informować jeszcze o szczegółach i tej pomocy, i tego, co dzieje się tam na miejscu. Także bardzo chcę zaprosić na ten koncert i myślę, że warto nabyć taką cegiełkę i na nim być, bo i koncert niezwykły i warto taki koncert przeżyć, ale też cel szczytny i warto tu pomagać. 26 kwietnia w auli seminaryjno-akademickiej w Opolu przy Drzymałej 1, tak? Tak, o godzinie 20 cegiełki są do nabycia, czy to w kancelarii naszego kościoła katedralnego, czy też na wydziale teologicznym. Jest też podany numer telefonu, można zawsze zapytać, jak nabyć cegiełkę, jak ją sobie gdzieś tam odłożyć. Ale proszę księdza, mnie interesuje, no muszę o to zapytać. Przed koncertem odbędzie się licytacja koszulek znanych sportowców. Kogo? A mamy parę pomysłów, na przykład Dembele. Trzeba szukać takich, których nikt nie ma. Będzie Aubameyang również. Będzie Aubameyang, tak, z podpisem? Oczywiście, tak. Wszystko już mam przygotowane. Kaspar już się przygotowuje. Nie martwić. Ktoś tam kiedyś stwierdzi, że ciągle Lewandowski, Błaszczykowski. No to niech będzie trochę inaczej, tak? Więc mamy parę ciekawych koszulek i myślę, że będzie zainteresowanie. Chcę też dodać, że będzie debata, chcieliśmy ją live na Wydziale Teologicznym. Nie udało się niestety zaprosić tych, których chcieliśmy, dlatego w formie takiej debaty radiowej w Radiu Doxa będzie można posłuchać, czy to Janiny Ochojskiej, czy też Malejonka, którzy rzeczywiście żyją tym tematem, którzy tam są obecni.
A o 18.30 w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w pobliżu naszej auli będzie msza święta w intencji prześladowanych w Aleppo w duchu ekumenicznym i to takiego ekumenizmu ad extra, czyli także dialogu z innymi religiami. Dlatego na to wszystko chcę zaprosić i myślę, że to jest taki naprawdę fajny moment przeżycia paschalnych dni czy świąt wielkanocnych. Dziękujemy bardzo serdecznie, proszę księdza. Dziękuję za to spotkanie. Zachęcamy do udziału w koncercie. 26 dzień kwietnia. Jeszcze przypomnimy o tym na pewno. A tymczasem co, my idziemy się żegnać powoli? Dokładnie tak. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za to spotkanie. Przypominamy jeszcze raz, że dzisiaj 10 kwietnia, czyli rocznica katastrofy smoleńskiej, a w związku z tym na naszej antenie specjalne produkcje jeszcze dziś wieczorem. Na pewno w Kurierze Opolskim będziemy o tym wspominali w rozmowie dnia, a ponadto o 19.10 Ludzie, sprawy, historie o dobre imię, reportaż Andrzeja Buchowskiego, który myślę, że warto zobaczyć. A jeszcze? Oj, się tak zapowietrzył. Jeszcze przed nami program Macieja Nowaka, tak czy owak, tak. Którego gościem będzie pani doktor Ewa Skrabacz. Tak, i jeszcze zapraszamy na występ zespołu Centrala 57. Mamy siebie, a za dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Yeah.